Hej, hej, z tej strony Norbi, kolejny odcinek z cyklu Dobre Bitwy. Po raz kolejny u mnie na kanale występuje kolega Unit z klanu 3XR. I zobaczymy teraz bitwę na zupełnie innej mapie. Oczywiście żart, bo ostatnia bitwa też była na mapie Cichy Brzeg i bitwa w trybie standardowym. Oczywiście plusem jest to, że w tym momencie nie musimy się martwić o jakiegoś jednego kapa, ani nie musimy gdzieś szarżować do przodu, nie musimy bronić bazy, tylko bitwa w trybie standardowym. Tym razem T57 Heavy, zobaczcie jakie jest losowanie. Dużo dziesiątek, minimalnie są siódemki, ale oczywiście to są siódemki w formie lightów, ale też i w sumie mamy mało ósemek, więc bitwa może być ciekawa. Dużo na pewno HP, który jest do ograbienia. Zobaczcie, 26,5 tysiąca po stronie prawej, czyli po stronie przeciwników. Natomiast po naszej stronie 25,740 i przed chwileczką widać było, że coś zniknęło z tego HP. Ktoś już albo sobie coś zniszczył, ewentualnie dostał już jednego strzała. Nie wiadomo co, jak. Jest i z siódmy. Fajna rzecz, że nie ma znowu artylerii, nie możemy, znaczy w tym razem nie ma artylerii. W ostatnim przypadku kolega tutaj był delikatnie wkurzony, że tak powiem, używając no, rzeczywiście delikatnych słów, bo artyleria pozbawiła go bardzo fajnej wygranej, ale no cóż, dobra, jest pierwszy przeciwnik, T-32, chyba się gość nie spodziewał, że go zastanie T-57 Heavy i pierwszy magazynek wyrzucony z siebie, pierwszy magazynek został wystrzelony i 1550 HP zabrane T-32 została wykończona w międzyczasie. I z trzeci wykańcza naszego T-71 Centurion 2. Znaczy, przepraszam, co ja mówię? Centurion 1 też został wyskończony przez WTF-a i jest i z siódmy. Pierwszy strzał trafiony ładnie, dobra, jest gąska. No, myślałem, że będzie gąska, ale niestety się nie udało. O dziwo, garczek E5 przyjął. Pierwszy strzał, drugi strzał poleciał po samej górze i to już nie mogło wejść. 2744 obrażeń już kolega zrobił i w tym momencie szybkie przeładowanie i jedziemy dalej coś zrobić. Dodatkowo jeszcze, jak widać, 3-2 już jest po z naszej stronie. Ale to się tak szybko może zmieniać, że nawet nie ma co na razie tego rozpatrywać. I z siódmy, zgąskowany pierwszy strzał, dobrze, kolega ładnie tutaj mierzy i został zniszczony. I siódmy, czyli jeden z trudniejszych przeciwników, został unicestwiony. 5-3, kolejne przeładowanie. Zobaczcie, jak mało pocisków premium kolega tutaj posiada. Tylko 5 sztuk na cały magazynek i reszta to zwykłe pociski. Oczywiście te pociski zwykłe są tutaj naprawdę wystarczające, wystarczająco mają penetrację. Foch 155 pierwszy. Uda się jeszcze coś temu wcisnąć. 572 HP i niestety nic z tego. Ale co tam mamy? Jest 50, Psiąd B. Niestety Psiąd B zbyt szybko uciekał. Dobra. Kolejne przeładowanie, 3785 już na kolegi koncie, 6-5 jest nieźle, 6-6, jakżeż to szybko się zmienia, jak w kalejdoskopie, raz i już się, tutaj nagle jesteśmy czołg do przodu, nagle czołg do tyłu i tak dalej, już jest, tak jak powiedziałem, czołg do tyłu, ale jest jak Tiger 88, pierwszy strzał i od razu został wykończony, jest i z trzeci. Trzeba go teraz dobrze przycelować, ze względu na to, że to już jest 452 metry i trzeba trzeci strzał. Zostało mu tylko i wyłącznie, ile tam zostało temu i sobie trzeciemu? Z 40 parę, jeśli chodzi o HP. No niestety nie udało się go dobić no, do całości, żeby na cały magazynek złoić ISA trzeciego. Jest Leopard 1. W tym momencie kolega już kończy przeładowanie. Pięknie odbił. Pancerz oczywiście daje radę na T57 Heavy. Nie ma co narzekać na niego. Jest na pewno bardziej przewidywalny. Jej! Jeszcze dodatkowo w tym momencie Amorak na Leopardzie, oczywiście pierwszy strzał w Leoparda i musiał mu wpaść Amorak, dodatkowo jeszcze później drugim strzałem wysadzony, pięknie,
6741, nawet nie wiadomo kiedy nastrzelane. I jeszcze kolejny przeciwnik M50M, walczący z naszym WTF-akiem. No niestety dla 50M-ki WTF-ak wygrał to starcie. 9 do 8. Tak jak powiedziałem, zmienia się to jak w kalejdoskopie i teraz jest Batchat. Batchat jest na dwa strzały. Damy mu radę, bądź też powinniśmy mu dać radę. Na razie tylko kolega przyjął jeden strzał. Jest what the fuck? No nie, temu lepiej się zjechać z drogi. Nie ma co ładować się pod magazynek w pełni przeładowanego what the fucka, ponieważ skończy to oczywiście jak tylko w jeden możliwy sposób, naszym zejściem i pójściem sobie do garażu. To niestety jest zbyt poważny przeciwnik. Batchat. Przeładowanie, w tym momencie kolega przeładowuje już na pociski premium. Zostało mu 10 pocisków zwykłych kontra i 5 pocisków premium. Nieszczęsne kumulaki, ja ich tak powiedziałem, zawsze mówię, zawsze powtarzam to, że ja kumulaków nie lubię, no ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Batchatillon, mamy tutaj, dobra, jest what the fuck, pierwszy strzał, wykończony ładnie, 784 HP zostało koledze i w tym momencie jak pancer wyjeżdża na siłę, będzie teraz próbował zniszczyć naszego głównego bohatera, no i w tym momencie na razie się nie udało, gdzieś go ktoś przyblokował i dzięki temu nie może za bardzo nic zrobić. Batchat wyjeżdża. O, dziwo, zamiast strzelać gdzieś w bok, to Batchat strzela wprost w wieżę. Koniec przeładowania, Batchat będzie wykończony. Szybciej, ładuj, Zenek, jest, pięknie. 13 do 10, 8346 damage'u i WN na poziomie prawie 10 tysięcy już się tutaj robi nam nieźle. 13 do 10, jak widzieliście, w pewnym momencie już było wyrównane, ale jak widać, bitwy się cechują swoimi jakimiś prawami. Jest jak pancer jest to, koniec przeładowania. Jak pancer jest to, zamiast wyjechać na tutaj kolejny unita, no to niestety dla niego wyjeżdża wprost pod lighta i to się kończy dla niego bardzo niedobrze. 9226, jeśli chodzi o obrażenia i bitwa się kończy. 7 fragów, tak jest. Ha. I teraz klikamy OK. Zobaczymy, co dokładnie kolega zrobił. W poprzedniej bitwie, na tej bardzo dobrej bitwie na E5, kolega walczył o 15 misję na HTK-ach, jeśli chodzi o T-55A. I tamta bitwa niestety nie została zakończona sukcesem, ponieważ jak widzieliście, artyleria wykończyła go. Natomiast tutaj w tym momencie 15 misja do T-55A zakończona sukcesem. MK, a dodatkowo jeszcze duży kaliber i specjalista. I to by było raptem tyle, jeśli chodzi o medale. Słabiutko. Jeśli chodzi o X1486, też nie najwyższy. Jak za takie obrażenia? Zobaczcie, jak fantastycznym wynikiem może się w tym momencie poszczycić kolega. 9210 damage'u. Ho, nawet nie wiadomo, kiedy to tak wpadło, nie? Wyjechał, tu zrobił, tu strzelił, tam strzelił i zobaczcie, ile tego naklepał. Waffendrager auf S100, dokładnie, 5800, czyli też całkiem przyzwoitą bitwę zrobił, E5 zrobiła 3000. Tutaj niestety te ósemki, które na samym początku gdzieś sobie wyjechały i nie wiadomo, co zrobiły, zrobiły dokładnie tyle, nie wiadomo, po co wyjechały. Z drugiej strony Batchatillon i what the fuck po 3000, jak pancer jest to prawie 3000. No cóż, nie będziemy wnikać, jak zagrała drużyna przeciwna w tym momencie. Ale o dziwo, co mnie tylko zastanowiło, no tak, tylko tyle, że kolega weszedł sobie tutaj do plutonu z OHO, czyli z ósemką, dlatego też go wyrzuciło na dziesiątki, bo jak Tigera 8-8, raczej nie wyrzuca na dziesiątki, to on ma zablokowany matchmaking. 29 strzałów, z czego 24 tylko spenetrowało, ale to i tak mimo wszystko piękny wynik, 9210 i dodatkowo jeszcze zablokowane 5 strzałów na pancerz, co daje nam prawie 2000 zablokowane, więc nie jest źle. Jeśli chodzi o dystans słabiutki, to nie jest 50, to nie jest 50B, który potrafi szybciej się poruszać, ten jest raczej mułowaty
i nie ma co tutaj patrzeć dokładnie na wynik, jeśli chodzi o przejechane kilometra. 7 minut 8 sekund i jeśli chodzi o zarobek, 3708, pomimo tego, że kolega wystrzelił niedużą ilość pocisków premium, 80 tysięcy w plecy. No cóż, tak to i też bywa. 2229 expa z kątem premium, tyle wyszło. Fajna bitwa, naprawdę pokazuje, jak szybko zrobić dobry damage, ale oczywiście im się człowiek bardziej spieszy, tym to zwykle gorzej wychodzi, dlatego też lepiej czasem zrobić sobie taki damage wolniej, chociaż nie jest to takie proste. Dzięki. A, przepraszam. Mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała. Jeżeli tak, skomentujcie ją odpowiednio. Łapka w górę, łapka w dół. Oczywiście, jeżeli się spodobała, to łapka w górę. Jak też i zostawcie jakiś komentarz pod tą bitwą, bo to mnie bardzo zawsze motywuje do dalszej pracy. Dzięki. Bywajcie.